przynajmniej śpiewamy wszyscy. Który to był takie życzenia miał?
aby nasi uczniowie starsi szczególnie posłuchali i stosowali się do tych życzeń. Ale może będzie okazja jeszcze na dzień babci i dziadka, bo na pewno tę część artystyczną waszą przedstawimy. Tak, bo jest piękna. Wprawdzie będzie to już w lutym po feriach, ale myślę, że nie zapomnicie też, prawda? Będziecie świecić jeszcze. Bardzo pięknie. Dziękuję serdecznie panu Stanisławowi za tę oprawę muzyczną, tą wokalną, artystyczną. Panią z 1-3, czyli pani Elżbiecie Pitu, pani Marii Górskiej, pani Danucie Zieś za opiekę nad tymi najmłodszymi, chyba najpiękniejszymi naszymi dziećmi, bo potem to piękność troszeczkę gaśnie nam, są starsze. Ale mogę się poprawić w następnym roku. Więc moi kochani, za chwilę przejdziemy do tej następnej części, czyli do składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem, żeby to było sprawne. Może zbytnio, taka prośba w tamtym roku, żebyśmy się tak jakoś nie bardzo ściskali i całowali, bo pan miał choroby i wiem, że bywa, że nikogo szaleje i strzeć. Mogę dzisiaj, żeby się nie pozarażało na święto, więc tylko dzielić się opłatkiem bez czułych uścisków i całowań, bo nielicznie, że kobiet, żebyśmy nie potem nie przemawiali się przez okres ode mnie przyjmijcie wszyscy, to znaczy pracownicy, nauczyciele, pracownicy obsługi, bo są tutaj korzystani, wykochane dzieci, życzenia zdrowia przede wszystkim, radości, spokoju, aby ten nowy rok, który przyjdzie niebawem, był lepszy od tego, co mija za chwilę minę, aby to było odzwierciedleniem waszych stopni, zachowań, abyście dojrzewali pięknie i mądrzeli, żeby ta nasza współpraca układała się dobrze w przyszłym roku. Życzę wam wszystkim sukcesów na sprawdzianach, na egzaminach, nie tylko tych takich końcowych, ważnych, ale na takich codziennej pracy i znowu, bo musicie o tym pamiętać, że wasza nauka to jest ciężka praca, nie o tym dobrze wiemy, tylko no, trzeba pracować systematycznie i tego życzę, żeby każdy był szczęśliwy, zadowolony na koniec roku przyszłego, aby miał to poczucie satysfakcji ze spełnionych swoich planów i marzeń, aby się wasze wszystkie plany marzenia spełniły, a przede wszystkim, żeby zapisywało nam wszystkim zdrowie, bo ono jest najważniejsze. Przekażcie te życzenia również w domach swoim rodzicom, rodzeństwu, dziadkom. Z tego miejsca jeszcze muszę powiedzieć, że życzenia napłynęły do nas również, ponieważ nie mamy dzisiaj gości, takich jak zawsze, bo zapraszamy na siedlinie, od pana wójta Piotra Kowalskiego, który na naszym spotkaniu takim z dyrektorami składał życzenia i prosił o przekazanie życzeń dla was, dla waszych rodziców, dla waszych dziadków, dla wszystkich, którzy, z którymi macie kontakt. Też życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i wszystkiego dobrego. Przyszły również życzenia od pani naszej stałej, pani druhny Ewy Leśna, która przysłała dla was również, no nie są życzenia tylko dla grona, ale dla was, życzenia świąteczne i życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Myślę, że teraz nasz czas na zbyt opłatki, może to babcy wezmą nie do klasy, tutaj po prostu dać dzieciom do tyłu na talerzu do karty sobie opłatek. Proszę bardzo, jeszcze rada ponieważ rada rodziców nie mogła dzisiaj być przedstawicielka pani Wanda Kołkonowicz pracuje, zastępcą jest pani Janusz Witalska. Od Rady Rodziców również były życzenia, więc przyjmijcie również życzenia od naszych najbliższych. Wsparcie nasze, które jest rodzicami zawsze. Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nie zapominają o nas rodzice, ale nie takie są czasy rodzicami, więc nie mogę czasu przyjść na taką uroczystość. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I teraz bardzo proszę. Thank you.
cały świat oraz szczęśliwego nadchodzącego nowego roku. Zabierają klasy dalej.